Więc to jest taka trochę Polska w tej części świata. Dlatego tak dużo piliśmy przez weekend. Nie wiem, o czym mówisz. Nie pamiętam. Witam was w Gujanie. Udało się w końcu dotrzeć. Właśnie przekroczyłem most, naturalną granicę rzeczną. O, no i w końcu kraj, do którego tak niewiele ludzi przyjeżdża. Czy coś o nim wiem? Jeszcze nie, ale na pewno będę chciał wam opowiedzieć, jak tylko się dowiem. A teraz próbujemy załatwić transport do Georgetown. Tu mamy flagę Gujany i idziemy po pieczątkę. Dwie ważne rzeczy, które trzeba wiedzieć o tym kraju, to po pierwsze język. Wreszcie będzie możliwość porozmawiania po angielsku. Hiszpański spoko, przez bardzo długo rozmawialiśmy po hiszpańsku i trochę już mamy go dość, szczerze mówiąc. W Brazylii portugalski, którego ciężko jest zrozumieć, zwłaszcza na północy przez akcent. Zi, bardzo podobny do Polski, więc jest łatwo o wymowę, ale ciężko o zrozumienie. Kolejna ważna sprawa to ruch drogowy. Tutaj jest ruch taki sam jak w Anglii, czyli lewostronny. Trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy się stopuje, bo jak staniesz po złej stronie drogi, to nie pojedziesz nigdzie. Ale dobra, koniec gadania, idę po pieczątkę i spadamy stąd, bo już po czwarty prawie. Idziemy sobie z buciszcza i łapiemy sobie idąc i zatrzymał się samochód. No i tu można normalnie na pace, elegancko. Policja nas zatrzymała, okazuje się, że nie wolno na pace jechać, więc musimy stąd zejść. Skakujemy! Pierwszy stop. Pierwsza paka. Wow! Ale tęskniłem za tym. Dawno już nie było paki. Żeby dostać się do Georgetown, niestety musieliśmy zapłacić za busa. Idziemy tym biało-niebieskim. I już mamy 10 minut opóźnienia startu. Czekamy, aż się zbierze kierowca, tam coś gadają pod drzewem. Droga jest taka, że będziemy jechać ponad 20 godzin. Podobno jakiś nocleg jest po drodze, w hamakach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mamy trochę jedzenia. Kupiliśmy krakersy. No i co? Telefon przygotowany, słuchawki przygotowane. MP3 przygotowana, żeby sobie posłuchać muzyki i poreleksować. Przejazdu dostajecie jeszcze trochę spa. Tutaj piękne błotko, tylko wyszedłem z busa i patrzcie, już cała noga. Trochę kawałek trzeba przejść, bo bus nas nie przewiezie, bo się zakopie. Wojtek prawie po łydki, tam ziomek bokiem przeszedł, widzę elegancko. Idę za nim. Beautiful, it's lady. Good spa. Kilka błotek przeszliśmy, kilka błot przejechaliśmy. Nogi całe, ubranie całe w błocie. Bus prawie się wywrócił na jednym z nich. A tutaj przeszkoda. Kilka busów na drodze. Podejdę bliżej, żeby wam pokazać. Przejechaliśmy koło mniej więcej 7-8 ciężarówek, które czekają, aż się droga tutaj udrożni. Idziemy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie w ogóle tutaj coś zadziałać. Kurwa, tu wielkie papugi. Pierdolone. Tak właśnie wygląda bus po przeprawie przez błota i przez drogę, której nie ma. A czekamy teraz na prom, który ma być już za parę minut i tam sobie wschodzi słoneczko. Udało się w końcu dotrzeć do Georgetown po wielu trudach, przejściach przez błota, przepychaniu busa. Raz nawet się prawie wywrócił, na szczęście nie wywrócił się, bo mu pomogliśmy. Co jest tutaj ciekawego? Ciekawe jest przede wszystkim to, że Gujana ma poniżej 1 000 000 mieszkańców. Większość, zdecydowana większość jest na wybrzeżu, a samo Georgetown ma zaledwie 50 tysięcy. Ale jest tu ciekawie, zwłaszcza w porównaniu z całą Łacińską Ameryką, w której do tej pory byliśmy, bo architektura jest zupełnie inna.
Czuję się trochę jak w Afryce chyba, nie wiem. Dużo czarnych, ale bardzo fajni ludzie są, a teraz idziemy załatwić sobie wejściówki, czy wjazdówki w zasadzie. Wejściówki. Do Surinamu. Idziemy do ambasady. Mam nadzieję, że uda się to ogarnąć. Czy ja nie potrzebuję, bo mam rosyjski paszport. Ale Wojtek potrzebuje. Zobaczymy. Jeszcze jedne rzeczy zapomniałem, mianowicie tutaj nie ma chodników. Wszyscy tutaj jeżdżą samochodami albo taksówkami. Nawet wczoraj łaziliśmy po mieście ze znajomymi naszego hosta. No i mieliśmy już wracać do domu, gdzie tam zostało jakieś 1,5 kilometra od domu. Mówię, że idźmy się przejdziemy, po co będziemy wydawać kasę na taksówkę. Mówię, nie, że to za daleko i jedziemy taksówką. Bo tu jest takie lenistwo, że masakra. Ale jedzonko tu jest też bardzo fajne. Bardzo fajne, zupełnie inne, takie z malezyjską kuchnią połączone dość mocno. Więc dużo ryżu smażonego z kurczakiem, z dodatkami innymi. I ja wcale nie mam nic przeciwko temu, bo lubię kurczaka. Może nie w takiej ilości jak oni, ale jest tu całkiem smacznie przyrządzony. Propos transportu jeszcze dwa słowa. Bo tu są takie busiki właśnie, co przejechał koło mnie małe, które robią za transport tutaj lokalny, bo nie ma publicznego. Są niedrogie, bo kosztują $0.50 amerykańskiego. Więc bardzo, bardzo przystępne i dość sporo tym nawet ludzi jeździ. O, tu jeszcze jeden busik. Więc jest bardzo fajnie i klimatycznie. Polecam te przyjechać, ale musicie mieć na uwadze to, że jest... No niestety jest drogo. Z naszym budżetem 5 dolców na dzień. Na szczęście dajemy radę. Bo poznajemy dużo fajnych ludzi, którzy chcą się dzielić z nami swoją radością i swoimi pieniędzmi. Ale trzeba liczyć się z tym, że za obiad około $5 to jest taka cena minimalna w zasadzie, jak pójdziecie gdziekolwiek na miasto. Podobno na ulicy, która się nazywa Seawall, jest tanie jedzenie, ale tylko wieczorami. Jeszcze tam nie byliśmy, może się uda podejść tam dzisiaj. To wtedy wam powiem, jak to rzeczywiście tam wygląda. Ale na przykład w Chińczyku, gdzie jedzenie jest bardzo dobre i porcja jest taka, że spokojnie dwie osoby można się najeść, danie kosztuje $4-5. Więc musicie się z tym liczyć, przyjeżdżając tutaj, że no niestety w takim budżecie jak my zamknąć się tutaj jest bardzo ciężko. Czyli mówiąc o tym, że za samego busa płaciliśmy $60, co jest w ogóle kosmiczną ceną. Kolejną ciekawostką z tego miasta tutaj, bo nie wiem czy z całego kraju, podejrzewam, że tak, jest to, że jest tu strasznie dużo kościołów, bardzo różnych. Każdy, co drugi dom w zasadzie to tu jest kościół, albo co trzeci. Każdy ma swoje jakieś wierzenia, swoje zasady, które nie odpowiadają mu w innych religiach i dlatego tworzy sobie swoje. Tak na przykład tu jest jeden kościół. A tam już jest kolejny. No meczety wiadomo też tu są, bo jest bardzo różnorodność religijna. Każdy jest tutaj bardzo tolerancyjny, dlatego nie ma żadnych spin, jeżeli chodzi o kwestie religijne. A jeszcze jedną ciekawostką, którą się dowiedziałem podczas tego weekendu, jest to, że Gujana jest krajem oficjalnie wśród całych Karaibów, bo teoretycznie się zalicza do Karaibów, w którym się pije najwięcej piwa, ogólnie najwięcej alkoholu. Więc to jest taka trochę Polska w tej części świata. Jesteśmy prawie już przy konsulacie, przy ambasadzie, przepraszam. O, w zasadzie to już jesteśmy. Tu jest taki ładny, piękny dom, ogromny, duży. A taka biedniutka ambasada. No więc okazało się, że jednak potrzebuję też wizy nawet i na rosyjskim paszporcie, więc zdecydowałem się zostawić polski. Ale zapomniałem ze sobą zabrać zdjęcia, więc będę musiał się tu wrócić na drugą 30, żeby dodać paszport i przynieść zdjęcie. No i niestety, $50 trzeba było wydać. Spacerując się po mieście, znaleźliśmy budynek, który okazuje się być największym budynkiem wolnostojącym wykonanym z drewna. I oto przed wami jest katedra. Szczęście mamy, bo akurat jest otwarta, więc możemy sobie zajrzeć też do środka, zobaczcie jak wygląda coś takiego. Opuszczamy już Gujanę, czekamy właśnie na wejście na prom przez rzekę, żeby się dostać do Surinamu. Wojtek jeszcze wypełnia dokumenty. Sprawdzali nam książeczkę szczepień, sprawdzali paszporty, normalne. No i 2 godziny mamy zanim pływa. Pieniądze zamieniliśmy ostatnie. Gujańskie, bo nie będą nam więcej potrzebne. No i zaliczamy kolejny kraj.
ten prom, na który idziemy, ten malutki właśnie, który płynie 2 km, kosztuje 15 dolarów. I nie da się inaczej. Czy można nielegalnie łódką, ale wtedy nie dostanie się pieczątki i jest problem. I pada. Płacze kraj za nami. Hej, ten odcinek już dobiegł końca. Dzięki, że go obejrzałeś. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Jeżeli tak, to daj łapkę w górę i daj mi znać w komentarzu, co Ci się podobało, ewentualnie jakie masz pytania. A jeżeli jeszcze tego nie robisz, nade mną jest guzik, aby zasubskrybować kanał. Do zobaczenia w podróży. Przez błota, przepychanie busa. Raz nawet się prawie wywrócił, na szczęście nie wywrócił się, bo mu pomogliśmy. Ty mu pomogłeś, jesteś bohaterem, Artur. No.